wtedy wszystkie swoje wspomnienia, swoją historię. To nas depersonifikuje, odbiera nam nasze ja. Jak wiadomo, można stracić rękę, nogę, pół wątroby, można sobie wszczepić cudze serce albo twarz i cały czas się jest sobą. Jak się utraci pamięć i historię swojego życia, to traci się tożsamość. Dlatego też pamięć jest niesłychanie ważną funkcją mózgu. Już starożytni, już Platon mówił, że wspomnienia odciskają się w organizmie człowieka, tworząc ślady. Nowożytna nazwa śladu to engram, śladu pamięciowego. Wymyślił ją to nowe słowo, które stworzył Richard Semon, niemiecki uczony na początku XX wieku. I definiował engram jako fizyczną zmianę w mózgu odpowiadającą za określone wspomnienia. Znowu oczywisty, jak popatrzeć w historię nauki. I nawet w XIX wieku frenolodzy, którzy podzielili wątpliwości na czaszce jako miejsce odpowiadające za jakąś funkcję, którzy nie znaleźli miejsca śmiesznie na klasie specyficznego obszaru odpowiedzialnego za pamięć. Droga do znalezienia engramu. Ja tak od razu była usiana trudnościami. Bardzo wybitnym uczonym i protagonistą wśród poszukiwaczy pamięci był kablarz, w jego badaniach były robione głównie przed II wojną światową. To był uczony psychiatra kanadyjski. Wielu z doświadczeń szukał miejsca, zmienia się pamięci, może
myślenia, o uczeniu się i pamięci, i koncepcji. Pierwsza to regła Hema, która brzmi tak. Jeśli neuron A w sposób częsty powtarzany Thank you.
ephemeral photographic.